To będzie polegało na tym, żeby przesyłał informację, ile deuteru znajduje się aktualnie w tym, naszym reaktorze. Bo jest taka możliwość. I tak, jak korzystać najlepiej z takiego programu? Oczywiście. Halak. Czemu? Bo minutę podnosiłem Energy Bridge'a. Czyli nie opłaca się tak zrobić. No, nie wiem, kurde, jakoś nie widać, żeby ciągło dobrze dość. Dobrze, że mnie tam z wami nie ma. Wpisując tą linijkę, dostaniecie dostęp do programu z informacjami. Chyba trzeba zrobić tak jak u ciebie. Output. Tutaj mamy dostęp do dostępnych rzeczy. Okej, okay, Energy Bridge są zamontowane. Będą one zmieniać energię industrialową w buildcraftową. Każdy jest osobno dla jednego filara. Postawiłeś? Aha, czekaj, ja mam te. To ci rzucę, masz. Konduikty? Kondukty, tak. Konduktory ci rzucę. Tylko stack? Co tak biednie? Mam jeszcze jeden. Ale jak mnie będziesz denerwował, to nie dostaniesz. W każdym razie, czekaj, to co chciałem powiedzieć. To jest pozycja. Wysokość druga, przesunięte w jedną stronę. Czyli na drugiej pozycji tutaj mamy dostęp do inwentory. To jest informacja size, maksymalna ilość stacku, damage value oraz nazwa deuterium cell. Wow, ale dziura. No jak zwykle wpakowałem się w dziurę. Nie możesz wylecieć? Za głęboka. Przejdałeś tutaj, dałeś, a tam co? A tu nie. Rubaj, rubaj, rubaj. To się później oszknie. Może ja nie chcę myśleć, jak to nam nie wyjdzie. To będzie jedna wielka klapa. Jak to chodzić, nie będę chciał. Takiej ilości straconych surowców, to będzie tragedia. Będzie, będzie. Nie, no chyba nie. Nie, aż tak źle to chyba nie jest. Mówię, bądźcie dobrej myśli. To działa. Ale ja już nie mogę. Czyli tak, mi zostało doprogramować te zmienne oraz tam z tyłu całość. Całość energii, żeby wyświetlała tutaj. Łączna ilość energii. Oraz informacja, ile jest deuterów w tym reaktorze. I tutaj bardzo prosto. Status. Status po prostu wezmę EU detector cable. No i co? Podłączę pod ten. Pod sygnał redstone, czy pod co, okay. I będzie, wszystkie i już będzie podpięte. Gotowe. Wszystko? A szkieł już wszystko. Nie masz? Teraz przeszklam. Szklisz? Okej, okay, to pędź dalej, ja tutaj dokończę szklić i... Nie, teraz jedyne co nam pozostało, to odpalić reaktor, no to jest... ale żeby go odpalić. Mój drogi misiu, potrzebujemy energii. No to trzeba na start. Bateryjki załadować. Tak więc robimy cięcie i pójdziemy tam po bateryjki z Uniwersala. Chociaż tu jest. A ty... Czekaj, bo ty puściłeś tutaj. Jezu, jak brzydko kabel jest puszczony. Ale działa. Czy trzeba udać kondukty wpaków, żeby puścić energię przez solary? Czy nie? Nie. Możesz bezpośrednio ją wyrzucać. Okej, okay, dzięki. Ale mi się to jeszcze magazyn energii trzeba dać. Jakiś battery box czy coś. Gdzie? No tutaj, przed tym. Dobra, my sobie to skraftujemy i zaraz do was wracamy. Tak więc widzimy się po tym, jak kolejne craftingi nas czekają. Dobra. Ciach! No dobra, jesteśmy, 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 jesteśmy. Mi się tu już podłącza Tesseracty z naszego poprzedniego miejsca.
Ale byśmy przy okazji tak przypieli, podpięli to ładniej. Energię, którą będzie potrzebna na rozruch. To, co mi się już powiedział. Na rozruch reaktora. MFI powinno wystarczyć. O ile umieści tam swojego energy krystala. O ile? Zaraz umieszczę, tylko skończę klikać. I tu wpychamy deuter. A masz już deuter? No mam. Tam wcześniej miałem centrifuge. Dobra. Okej, okay, to rozładowujemy. Czekaj. I niech zacznie się fuzja. Czekaj, tylko sprawdzę. Jest 20, jest. Fuzja się zaczyna. Temperatura rośnie. Teraz powinno być wideo. Na monitorze już temperatura wzrasta. Teraz będzie boom. Ja ci dam boom. O, reaktor już produkuje 130. O, patrzcie jak rośnie. Patrzcie jak ciśnie. 409. O, i spadło. Spokojnie. We need more jeszcze się dopiero... deuter. O, o. Okej. Okay. Dobra, to już się pakuje, jak sami zresztą widzicie. Fuzja rozpoczęta, temperatura rośnie, zaczyna być dobra, zaczyna coraz cieplej. Sprzedaje energię, dobra, już się deuter będzie tworzył. Tin masz, trzeba cele porobić. Ani grama. Dobra, to z tego będziemy mieli spoko, damy radę. 500 EU. 680. Temperatura się już rozgrzewa, co jest okej. Okay. Co będziesz tutaj budował, Kopero? Bank na Liquid Energy. A wiesz, że konwersja na Liquid Energy dochodzi jest mocno do końca. Strawca. No i co? I tak nie będę tego używał. Niech się to chociaż magazynuje. Cały Kopero. 819. Lubię takie podejście. Dobra, bierzemy laseczkę deuteru i wpychamy ją w reaktor. Znaczy wiesz, miał, będę używał, ale dopiero potem. Mhm. Już prawie 1000. Już są nagrzane, już są cieplutkie. 21 lasek jest. To wpychaj. Co ci będę wpychał, co ty chłopcie? Nie mi, jemu. Co wyszli, żeście tutaj narobili? Jakie kolumny? Poczekaj, energetyczne. Tam energii nie wyświetla. Żółty, ponieważ pierwszy, cała natychmiast. Czekaj, nie, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty poziom. Czego piąty poziom się nie świeci? Albo piąty poziom jeszcze się nie nagrzy. Dobra, już się nagrzy. Jest, już prawie przy końcu paska jest i ma już 1600, 1700. Same o podoba. Podoba się? Pewnie, że mi się podoba. Świetnie teraz wygląda. Ja bym tak zrobił właśnie. A już się ładują 2%. Jaki maksymalnie tank z Xecrafta może mieć rozmiar? 12x12. 12 szerokości, tak? Mhm. Okay. Już 3000 osiągnęliśmy. Ale fajnie. Nie, naprawdę podoba mi się ten wasz pokój. 3,5. No to jeszcze tylko ten deuter trzeba rozbudować. Mhm. I no kilka zmiennych tutaj, żeby się wyświetlało poziom baterii. Dlaczego te kolumny są takie niskie? 4,5. Które kolumny? Bo jeszcze nie, nie mamy tyle surowców, żeby je dokończyć. Że tesseractów też nie macie więcej. No, ale energia się ładuje, co znaczy, że zapełniliśmy całe zapotrzebowanie. O, 5000. 5000, pięknie, pięknie. A cele idź zrób, a nie. Bo nam reaktor padnie. Sprawdź, ile zostało. Co ile zostało? No tych celi. Celi zostało 17 plus 8 mam teraz, no dobrze, 20.
25 być. Ja mam tutaj, nie wiem, czy na to zadziała deployer, albo trzeba potestować, ale na singlu. Znaczy, wiesz, lepiej nie testować tutaj, żeby nam serwa nie crashło. Nie, tam nie crash. Okej, okay, przyniosłem już całkiem zgrabny setup. Tylko jeszcze skrzynkę wezmę i team. A macie system automatycznego poddawania deuteru? No jeszcze właśnie musimy go opracować. Spokojnie, to nie wszystko. O, 6400. No, on już dochodzi do swoich granic. I jeszcze nie ma maksymalnej temperatury. Chyba sobie już pamiętam. Znaczy maksymalna już jest prawie, tylko patrz, on jej nie chyta. 5000. Jak okej. Okay. Jak tu zmniejszysz? Tak, zmniejszysz. O. A gdzie macie stroje zabezpieczające? Gdzie są wasze hazmat suity? Są wyłączone. Znaczy wyłączony jest na serwerze Radioactive. Bo tak to bez hazmatu, tak jakbyś poszedł do kopalni, aby było po tobie. A, pamiętam. Pamiętam. I tak, to jest mój design, nie wiem, czy jak to zmienić, czy nie. Tutaj dajemy tin. A tutaj dostajemy produkt. Nie no. Znaczy wiem, to jest ekstremalnie ściśnięte, ale powinno zadziałać, przynajmniej na razie, dopóki tego nie rozbudujemy. Dobra, to ja to ustawię. Space Inventory ustaw, żeby nie sypało razie czego. A ten się przestawi. Okay, ale to popatrz, to będzie patrzeć w który? Który on pcha? No, zaraz zobaczymy. Tak, patrzy. Wsadza w dobrą dziurę. Tak, ale to nie o to chodzi. No to zaraz zobaczymy, czy wyciągnie. Bo jak za dużo wyciągnie, to będzie kiszka. Nie, zobacz, jest deuter. O, zostało 17. Reaktor osiągnął już swoją maksymalną output. Mamy 20% w tych trzech, a tutaj po 7,5, 6,5. Ja to zrobię w inną stronę. Ender chest, z tej strony Ender chest, z drugiej strony, bo to było widać, jak to ładnie pracuje. No to zrób, skoro chcesz. Recepta Ender chestów jest w systemie. Domyślam się. Aczkolwiek widzę, że tutaj jest jeszcze Nil EU. Prosiłem mnie pytać o to. No jest Nil, bo tu nie jest niepodłączony. To muszę setapować, a tego jeszcze nie setapowałem. Aha, dobra. Bo popatrz, jak sobie wezmę info, znaczy nie info. Jak wpiszę sobie OSC, ale tylko na razie, bo to jest, zawsze sobie ten program sprawdzajcie. Co ja źle pisałem? To było OCS. Tak, OCS. O właśnie. I tu mamy wszystkie nasze. Proszę. Pojemność. I jak tu widzicie storage, to napiszę prosty program, który połączy z wszystkich tych storage.
Zobaczymy, jak prosty, ile nad tym nerwów zniszczysz. Ja tam zobacz, zobacz, jak inżynierowie, że inżynierowie wyrzucają puste cele. Enek, kurde, mówiłem. A to ci mówiłem, że będzie wyrzucać? A wy to jest. No to mówiłem, ustaw spacing inventory. Z tej bramki nie potraficie. No i już. Ale fajerwerki, no musi być zawsze coś. Napchał Tinu, nie wiadomo po co. Ja tu jeszcze zrobię takie ładne ustawienia, ale to już chyba pod kolejny odcinek. Bo... Tylko to nie jest tak. To nie zadziała nadal. Jeżeli ktoś chce dobrze skonfigurować ten, to powinno być inwentory empty. Bo jeżeli wysyła, to on wysyła 10 sztuk w jednej partii. I jak jest space in inventory, to wysyła, jak będzie jedno miejsce i tak 9 wypadnie na ziemię. Wiem, przerabiałem ten problem wielokrotnie. Wsadźmy mu jeszcze trochę deuteru. Ale popatrzcie, jak szybko ładuje. To są MFSU, moi drodzy, MFSU. Myślimy nad AESU, ale nie mamy takich ilości iridium. Mamy 70 baniek. A co ty? Co wy tak chodzicie? Przychodzi i tylko biega w kółko, tak samo u mnie biegał. Kopero, chcesz zobaczyć, jak to chodzi? Znalazł sobie nową zabawkę. A jest tu, jest tutaj. I co, podoba ci się? Podoba ci się? Te turbinki będą się kręcić i będą... Ale podoba się? Jeśli zapewnisz nam UU Mater, to zmienimy to na AESU. Bo nie chcemy marnować staka diaksów na każde pojedyncze. Co tam jest? Gdzie? Tam nic nie ma. Tam jest komora testowa. Tak więc tylko jeszcze pozostało kilka, ale to już następne. Nasz projekt to będzie Lightning Rod. Dobra. Czemu Lightning Rod? Bo mamy pszczoły, które tworzą błyskawice. I z Grektecha Lightning Rod równa się... 10 milionów za błyskawice. Dokładnie, a błyskawice przyjdzie 10 żelków. Co ile? 10 śmiej żelków. Dobra, ja jeszcze pokażę wam, jak się te zapełnią niektóre i wtedy skończymy ten odcinek. Tak więc robię w tym momencie cięcie. No to już to zrób. Okej, już jesteśmy. Popatrzcie, cały czas reaktor pracuje. Baterie już mamy. Postaw ścianę. Jedna jest już prawie pełna. W środku. Już prawie jeszcze troszkę i jest. Full. Te się jeszcze będzie nazbierać, ta się uzbiera, czy już więcej energii będzie szło na pozostałe. Czekaj, muszę przerobić. Do tych... Które zasilają resztę? Do tych... z tymi dwoma, nie wiem. O, tutaj dam tego... chargera. Charge pada. Na patronik? Nie, tego najlepszego. No, tego najlepszego. 99 jeszcze będzie jedna. 20 milionów, 30, no 30 plus to co tutaj jest, to jest 1 trzecia, tutaj 40, no. Jakieś 45 milionów. Także widzicie, kod dostaniecie w następnym odcinku, mam nadzieję, że wam się to wszystko spodobało. O, dwie baterie pełne. To co jeszcze chciałem powiedzieć, tutaj zrobiliśmy to co chciałem zrobić. Ender chesty. Śmiga. Musisz wymienić na pełne bloki. Będzie śmigać wszystko do Ender Chesta. Z tego Ender Chesta będzie pobierać tin, zamieniać na cele i te cele będą się zamieniać właśnie na co potrzebujemy. Tylko pytanie, bo w nocy nikt nie będzie tego pilnował. I co będzie z deuterem? W końcu się skończy i reaktor wystygnie. To się go włączy i tak się wiesz, ile tu się narobi cel? Miejmy nadzieję. Miejmy, no hop. Poza tym to tylko kabelek czy będzie można połączyć fibrem. Wiesz o co chodzi? Pomiędzy i będzie spokój. O 99, jak będzie trzecia, to kończymy odcinek. Kod w następnym odcinku. Jak się uda, znaczy jak zdążę skończyć
program. I jest. Jest. Nie. No jest. Tylko że czemu się nie odświeżył? Aha, bo dobra, bo to ma 5 sekund odświeżenia. Slipa ma na 5 sekund. Gdzie no jesteś? To... Albo się. Nie, no to się poprawi, spokojnie. 99 wygrywa. Bo on mimo wszystko wysyła troszkę. Ale dobra, poszło. Mówiłem ci, że lag musiał być. Jak wysyła? Nic nie wysyła. Cały czas wysyła, ale on, ale on pobiera storage procent. Taką wartość. I procentowo. Co montujesz, Topero? Ten sak, w tym miejscu żegnamy się z wami. Mam nadzieję, że wam się podobało i będziecie u siebie budować takie reaktory, kombinować. Fajnie on wygląda. A ja mam. Fajnie wszystko tak jakoś rozplanowaliśmy. W końcu mamy energię. Której nigdy nie zabraknie. A nie tak jak lawy w Netherze. Dokładnie. Tak więc co, pozdrawiamy was gorąco. Do kolejnego odcinka zapraszamy. Jeśli macie jakieś pytania, wątpliwości, cokolwiek, komentarze zawsze są. Nie? Najlepsza możliwość. Tak, pozdrawiamy was gorąco z tej komory. Oczywiście szkoda, że nie ma hazmat suita, bo z chęcią bym wiedział, o co chodzi, bo to jest... No to zaczekaj. Klimat się wczuł. A, nie, mi się będzie zakładał. Nie, ja się żegnam. Dobra. No. Żegnam się z wami. Trzymajcie się. Pozdrawiamy. No, papa. I cześć. No, cześć.